Trenerze dzisiaj zawodnicy nie zawiedli, szczególnie Aleksander Bondar, który zdobył 5 bramek. Bardzo pozytywny akcent. Chyba się rozstrzeliście po tym meczu z Bydgoszczą. Dziękuję. Chcę podziękować swoim kibicom. Chcę podziękować przeciwniku za walkę. Jeśli chodzi o meczu, to powiem tak. Dobrze my zagrali w środę pucharowy mecz. To też 12 bramek my szenili, trochę rozróżnili. Tak, ну, хапаки були на спокійні, то був, повім, спарінговий меч. Если в ходе дешей у матча Бенди гадать, то повим добже, что Бондар шелил те 5 брамок, но повим так, что то все сделал для него заспал, и Бондар то шелил, то барзо добже. Ну, дешей, повим так, первую половину барзо добже загрались мы, агрессивно, тыли ситуации не выкажестали. Ну, а другую половину же уж веник нам позволял, мы трошки цофнулись до тилу и играли. Задоволены дешевшим матчем, хапаки, направду, заставили сердце, дешевая валька была до конца, шисты заграли, заводники, и молодые, я уж забачил свояк, и едем и далее. И Бенди в шатнем авилом, цоп вальчить огуры, потребно выигрывать матчи, и тогда Бенди вальчить. W końcu się przełamali pod pana wodzą zawodnicy. To jest pierwsze zwycięstwo, od kiedy pan prowadzi zespół z Chojnic w tym sezonie futsal ekstraklasy. Czy dalej już tak do końca uda się zwyciężyć kolejne mecze i walczyć o medale w futsal ekstraklasie ponownie pod pana wodzą? Dziękuję. Ja zawsze mówiłem, że ja nie przyjechał tutaj po prostu zarabiać pieniądze, a przyjechał tutaj, ja naprawdę tyle lat już w Chojnicach, no nie dużo, no 3,5 roku. Tak są różne były sytuacje. Spadaliśmy i grali do przodu, i grali do przodu, i drugie miejsce było. Teraz Бенді вальчить, як завжди. Або Бенді Зеспал у нас зараз досвідчений, або Бенді молодий Зеспал. Бенді вальчить на вищих цілях. І цього ж далі. Колейний меч Барва Хоніць і колейний меч без поражки, а навіть з добрим звичайством. Ну, хіба твій колега Олександр Бондар показав тебе, хто є найліпшим стрільцем в розгривках? Так, дякую дуже. Дішей маємо добрий гумор. Показали, повім так, що ми не гадаємо, а тільки граємо на боїську і показали, що то є Зеспал. Где приезжаем за сполы, и никому то не бене латво, так же нех кожен, як бы тому ведь, ну, тренуется, чтобы тут приехать и забрать пункты, хоть бы так бы там. А то, что Саня шелил, то, помню, же целый за сполы працовал на него, и деньги Саня же он шелил, бо, ну, кто-то мушев за сполы шелять, а звеченство, то есть для всех. Так же, всичко добре, всичко для за сполу, и то наважніше. Так же, деньги. Teraz długa przerwa na kadrę, a później 4 kolejne mecze. Wraca się do gry, walki o medale w futsal ekstraklasie. Jak teraz będziecie wykorzystali tą przerwę, żeby przygotować się do kolejnych meczów? Teraz powiem, że teraz jest gwiazda, a później jest jakby na kadrę. Także najważniejszy teraz mecz musimy w poniedziałek odpocząć, zobaczyć, jak to mówić, co mamy tam za kontuzję, jakieś tam poprawić swoje rzeczy i znowu szykować się na ten takby ciężki mecz, bo gwiazda już... Nie będę tak mówić, ale oni już wszystko stracili, żeby jakby zostać w Ekstraligi. Także oni będą najgorsi nawet niż Gliwicy, bo im oni przyjdą tylko grać, a nam trzeba będzie 3 punkty i wynik. Także musimy dobrze poukładać w głowach i żeby nie było takiego, że my zlekceważymy zespół. A kiedy będę przerwa, to no, trener już powiedział, że będą przygotowania i no, musimy przygotować się dobrze na te ostatnie 3 mecze, żeby... No, żeby później, jak to mówić, po pierwsze trafić do tej czwórki, a po drugie, no, żeby w tej czwórce też coś tam ugrać, nie? Bo, jak to mówić, prezesi nam mówią, że muszę walczyć o medale, także, a my jak najbardziej tego chcemy. Tego życzę. Trudny mecz, niestety wynik niekorzystny. Straciliście dzisiaj 6 bramek. No tak, jeszcze w sezonie się to nam nie zdarzyło tak naprawdę. Wśród czynników było wiele. Dzisiaj drużyna... z Chojnic przeważała nad nami w każdym aspekcie gry, więc jakby trudno mi cokolwiek więcej powiedzieć. Myślę, że dzisiaj jakby drużyna z Chojnic lepiej rozegrała ten mecz i taktycznie, i motorycznie. Widzieliśmy wiele niewykorzystanych sytuacji pod bramką. Czego zabrakło w grze zawodników? Czy to chyba pani widziała niewykorzystane sytuacje Chojnic, bo z naszej strony tych sytuacji nie było za dużo, więc no jeżeli chodzi o niewykorzystane sytuacje Chojnic, to nie chciałbym za nie odpowiadać. Jak pan sądzi, co należy poprawić do kolejnego meczu? Myślę, że tak naprawdę dzisiaj akurat było tyle elementów, które należałoby poprawić, że po prostu najlepiej chyba o tym meczu zapomnieć i każda chyba drużyna w sezonie ma taki mecz, gdzie nie wychodzi... nic i nam dzisiaj chyba nic nie wychodziło, ale jakby
musimy sobie powiedzieć jasno, nie możemy zwieszać głowy, nie możemy o tym meczu za długo pamiętać, bo w środę mamy mecz pucharowy z Gattą. No, wiedzieliśmy, że ten ostatni tydzień przed przerwą będzie dla nas piekielnie trudny. Raz wyjazd na Chojnicę, potem wyjazd na Gattę, a kończymy to u siebie w niedzielę z Red Dragons, które będą jakby walczyć o życie, więc wiedzieliśmy, że ten mecz tutaj będzie ogromnie trudny dla nas. No i tak się stało. Marcin, dzisiaj był przed wami bardzo ciężki mecz. Nie sprostaliście graczom z Chojnic. Bramka tylko Piotra Łopucha, która niestety niewiele wam dała. To nie ustawia was dobrze w walce o te czołowe miejsca. Zdaje się, że zostajecie w środku tabeli. No szkoda, bo dzisiaj na pewno była szansa, ta tabela się zwężyła i jakbyśmy wygrali, to na pewno byśmy tą swoją sytuację poprawili. Teraz już nam to Chojnice odskoczyły. Nie wiem, jak tam dzisiaj Bielsko grało z Toruniem, więc ta czwórka się oddala. Ale myślę, że liga jest tak zawrotna, że jeszcze wszystko jest możliwe i ostatnie kolejki pokazały to, że każdy z każdym może wygrać. My się nie poddajemy na pewno, pomimo tej porażki. Przyjmujemy ją z pokorą i to na pewno zmotywuje nas do cięższej pracy. Wasza seria 9 meczów bez porażki została przerwana, no ale teraz możecie stworzyć kolejną 4 zwycięstw na przykład. Myślicie, że drużyna jest przygotowana i gotowa? Czy wykorzystacie przerwę na kadrę na to, żeby podreperować coś, zmienić grze swojego zespołu? No mamy jeszcze puchar, więc myślę, że tych meczów będzie więcej, także już w środę jedziemy do Zduńskiej Woli i myślę, że na pewno będziemy chcieli tą porażkę zmazać i awansować do Final Four. A w lidze czeka nas mecz u siebie z Pniewami. Myślę, że też dobra okazja we własnej hali na zrekompensowanie kibicom no i samym sobie chyba tej wysokiej porażki tutaj w Chojnicach.